Czekali na nie z utęsknieniem i wreszcie doczekali się. Uczniowie z województwa lubelskiego 11 lutego rozpoczęli ferie zimowe. Placówki działające na terenie naszego miasta dołożyły wszelkich starań, by zapewnić najmłodszym jak najwięcej atrakcji podczas zimowego wypoczynku. Zobaczmy, co mają do zaoferowania Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Wolontariatu oraz Centrum Kultury i Promocji. Jedno jest pewne, młodzi kraśniczanie nie będą się nudzić, bowiem programy zajęć są realizowane już od pierwszego dnia wypoczynku. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała szereg zajęć. W poniedziałki odbywać się będą zajęcia edukacyjne pod tytułem Recepta na zdrowie, we wtorki zajęcia muzyczne pod tytułem Zimowa lista przebojów, w środy zajęcia plastyczne pod tytułem Kolorowe kredki, w czwartki zajęcia teatralne Bezpieczny świat i w piątki zajęcia relaksacyjne W zdrowym ciele, zdrowy duch. Dodatkowo organizowane są dwa konkursy, konkurs plastyczny i quiz edukacyjny. Konkurs plastyczny pod tytułem Nałogom mówimy nie i quiz edukacyjny Zdrowie to podstawa. Również pracownicy Centrum Wolontariatu nie zapomnieli o najmłodszych i przygotowali różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. Czekają nas zajęcia plastyczne. Dzisiaj robimy takie upominki walentynkowe. W przyszłym tygodniu będziemy robić biżuterię. Czekają nas zajęcia sportowe. Czekają nas konkursy talentów Mam Talent oraz w przyszłym tygodniu rozgrywki gry w piłkarzyki. Będzie wielki turniej. Planujemy również projekcję filmu tutaj w świetlicy. No i dużo gier takich planszowych, zabaw. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie dzieci do świetlicy Słońce na Dłoni od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Jestem przekonany, że każde dziecko, które do nas przyjdzie, znajdzie coś ciekawego w naszym bogatym repertuarze i na pewno wyjdzie zadowolone z naszej świetlicy. Zajęcia organizowane w świetlicy środowiskowej Słońce na Dłoni są realizowane przez zadanie publiczne współfinansowane ze środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Do wypełnienia aktywizacji dzieci podczas ferii przyczyniło się także Centrum Kultury i Promocji, które ma w swojej ofercie zajęcia plastyczne i artystyczne oraz gry, zabawy i bajki wyświetlane w kinie Metalowiec. Uczniowie z gimnazjum mogą skorzystać z warsztatów tanecznych prowadzonych przez Pawła Pizzo-Mazura, jednego z półfinalistów piątej edycji programu Mam Talent. To dopiero początek ferii. Ci, którzy chcą znaleźć sposób na nudę, powinni zajrzeć do wybranej placówki po to, by w ciekawy sposób spędzić czas. Harmonogram i dokładny plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej każdej placówki.